Jak mogliście zauważyć, po wejściu nowej operacji Shutter to App ceny większości skinów na rynku Steam zaczęły drastycznie spadać. Jak na tym zarobić? Ja jestem Croxy i zapraszam do oglądania. A więc tak jak wspomniałem, po pojawieniu się w grze tak długo wyczekiwanej operacji, której nie było ponad 2 lata, ceny wszystkich skinów zaczęły bardzo mocno spadać. Jest to spowodowane tym, że duża ilość osób sprzedaje swoje skiny, żeby tylko wykupić sobie przepustkę operacji, która kosztuje 57 zł, lub inne nowe rzeczy, które pojawiły się w momencie wypuszczenia operacji, jak chociażby skiny do postaci, czy chociażby gwiazdki dostępne do kupienia do naszego karnetu. I tutaj pojawia się pytanie, czy ceny skinów wrócą do swoich cen sprzed operacji? Oczywiście, że tak, więc najlepszym sposobem na zarobek jest w zależności od waszego budżetu kupienie skinów w trakcie trwania operacji i sprzedania ich, kiedy operacja Shutter to App dobiegnie końca, gdyż wtedy ceny skórek będą wracać do cen sprzed operacji. Równie dobrze, jak planowaliście sobie zakup jakichś skinów, to niewątpliwie jest to okazja, żeby trochę zaoszczędzić. Jest to również najlepszy moment do pokierowania się innymi moimi filmami ze sposobami na zarobek i zakupienie sobie chociażby naklejki przedmiotów turniejowych, które według mnie w przyszłości mogą pójść znacząco do góry. Na koniec dodam, żebyście się nie martwili, że ceny waszych przedmiotów, które zainwestowaliście przed operacją, poszły w dół, bo cena prędzej czy później się ustabilizuje. No i co, to by było na tyle, sprawdźcie inne moje filmy ze sposobami na zarobek. Ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona.